Dzisiaj mieszkańcy Łodzi mają okazję oglądać, jak z krajobrazu miasta znikają ślady dawnej świetności. Wysoka bryła budynku przy skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Zamenhofa, który kiedyś tętnił życiem jako hotel światowid, ulega stopniowej rozbiórce. Hotel Światowid, charakterystyczny dla epoki PRL, od lat nie spełniał już roli wizytówki miasta. W 2014 roku planowano jego wielką przebudowę, w ramach której miał uzyskać nowoczesną elewację, piętra i rozbudowane wejście. Wnętrza miały być przekształcone w nowoczesną galerię handlową i centrum konferencyjne. Niestety, spektakularny projekt nigdy nie doczekał się realizacji, a Hotel Światowid z biegiem lat tracił na swojej pierwotnej świetności, przechodząc przez różne transformacje, aż w końcu pełnił funkcję kwatery pracowniczej. Zbudowany na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, Hotel Światowid prezentował się jako nowoczesny, modernistyczny gmach. Jego imponująca wysokość, sięgająca 46 metrów i 14 kondygnacji, przyciągała uwagę. W czasach świetności obiekt zdobył nawet 3 gwiazdki. Historia obiektu jest pełna zwrotów akcji. W 2011 roku łódzka firma EcoVid zakupiła większość akcji spółki Centrum Hotele, do której należał Hotel Światowid. Niestety, inne hotele z tego pakietu, takie jak Centrum czy Polonia, uległy różnym przeobrażeniom, w tym rozbiórce i zamianie na inne cele. Obecnie pozostaje tylko Hotel Mazowiecki, który przeszedł znaczącą metamorfozę kilka lat temu.